Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mafia Solec, a ja witam was w kolejnym odcinku z American Truck Simulator z naszymi odkrywcami przygód, czyli Mr. Adamom 15. Cześć, cześć. Oraz Tanas. Cześć, witajcie. Który tutaj z przodu będzie jechał. Chłopaki, jak widzicie, mają z jednej firmy ciężarówki, także zaraz ruszy zielone i my ruszamy dalej. Ogólnie seria wam się spodobała. Tanas tu prowadź, gdzie my lecimy, bo jedziemy wszędzie do tego samego miejsca. San Francisco, ogólnie jedziemy z Las Vegas. Tutaj ciężarówka mi się ogarnia. Mam nadzieję, że dzisiejsze dźwięki troszeczkę szybciej, znaczy troszeczkę głośniejsze będą niż w poprzednim odcinku, bo niestety, ale było wyciszone. Ej, widzieliście w ogóle skatepark po prawej stronie? No. Fajnie tam jeździli. Także no, dzisiaj udało nam się troszeczkę wcześniej ogarnąć się na tą serię. I jak widzicie, no jest jeszcze dzień w ETS-ie. ATS-ie, cała 19. Cała 19, także myślę, że no może na odcinek, jak tam na górze chmur nie będzie za dużo. Ty, Bolson, gdzie jesteś? Ja za wami, także musicie się tutaj troszeczkę zgarnąć, bo ja niestety, ale mam nową ciężarówkę i nie jest tak szybka, można tak powiedzieć. Nie ma. Aha, nabijałeś się ze mnie, że mam słabą, a teraz ty. No bo nie chciałem w każdym odcinku takiej samej, wiesz? Nie, ja się przyzwyczaiłem do tego Kenwarta i myślę, że... Nie, no ja będę stary wymieniał na odcinki, wreszcie. Bo... Mam właśnie... Znaczy zarobił, można tak powiedzieć. Tak, zarobiłem na to lusterko wreszcie, żeby móc je wymienić. Jakby to, no bez przesady, no człowiek nie wszystko ma od początku, więc... Jo, ale lusterko zarobiłem. Teraz lecimy. Ej, może ci tam trochę zwolnić, póki wiesz. Póki ja tu ogarniam, żebyśmy tak mniej więcej się trzymali blisko siebie. Mieć. To teraz mamy całkiem spoko, że trzymamy. Tam nas tylko zwolni tak gdzieś 2 metry i... Na padzie her. No, szafa Hery i jedziemy tutaj do przodu. Dobra, idę, mam jechać. Poczekaj, bo tu ogólnie i tak jest ograniczenie chyba, nie? Nie, nie. Teraz już nie, dobra. 120, do 129 mam ograniczenie. Okay, jak mnie trochę się tu ta moja ciężarówka ruszy, bo tu te rury to ją trochę tak ciążą. Pojechaliście. Za tobą nie jedziemy. To znaczy, no tak kawałek jeszcze do ciebie mamy, nie? Ale... Patrzę, bo jak się oddalałem, mówię, to leciałem. No bo ty, człowiek, na czwórce, on ledwo idzie, nie? Wtedy to ja piątkę, szóstkę zostałem. Tylko, że wiesz, ja miałem wtedy ciężarówkę, która... Znaczy, miała mały ładunek, tak można powiedzieć. Ale fajne promienie słońca. Naprawdę brakowało mi trochę tej gry nawet na singlu, bo naprawdę to był fajny klimacik do pogrania. A tak mówię akurat, albo dzisiaj Need for Speed, albo American, ale tak wszedłem w Amerykana. Co? Dodam, a pytanie, lagujemy? Nie. Ja też widzę, że jest wszystko okej z wami, także jest kwit, chłoposzki. Ogólnie tak myśleliście sobie, tak wiecie, w realnym życiu, żeby zostać kiedyś kierowcą tira? Jo. Ja, znaczy, kiedyś mi to przychodziło. No, ja wam powiem, nawet, że nawet chciałbym, ale... miałbym kimś zostać takim kierowcą tira, to nie chciałbym, żeby na przykład za granicę jeździć, tylko być takim kierowcą, że codziennie wracam do domu, typu, że na przykład przewoźnik jakiś, nie wiem, piasku z budowy na budowę, coś w tym stylu. To jeszcze wam powiem, z Bogiem sprawa, mógłbym zostać takim kierowcą tira, ale nie wyobrażam sobie na przykład wjechać gdzieś na tydzień. No tak, to już też, znaczy no ja też bym na pewno nie chciał. Ale nawet tam już miałbym, nie wiem, jechać jednego nie wrócić drugiego, to jeszcze bym to przeżył, ale gdzieś za granicę wyjechać na tydzień, dwa, no to już nie wchodzi w rachunek. To jest masakra, tak? Tana zwolni tak do setki. Twój tata jest kierowcą tira, nie? No jo. No i on właśnie jeździ tak, że wraca codziennie do domu, nie? Czy jak to jest? Nie, nigdy nie. No ale no tak mniej więcej... Zależy, jaką trasę dostanie, nie? Bo on jest też kierowcą... Ale zagraniczne? Nie, przewoźnikiem cement jest, nie? No właśnie, przewoźnikiem cementu, także no wiadomo, jeżeli by dostał, że musisz... O kurwa, kopalnia koło mnie jest akurat, no. No, przypuśćmy, że dostajesz gdzieś zawieźć, nie wiem, nad morze ten cement, no to czasami wiecie, jak to długo schodzi i no niestety, ale to może zająć więcej niż jeden dzień, no ale takie coś, że poruszasz się po Polsce, no to jeszcze z Bogiem sprawa wam powiem, ale jak tak typowo zagraniczna kilka dni, nie wyobrażam sobie tego. Przynajmniej wiem, ja że tak chyba... Ukieścić. Nie wiem, czy by tak, wiesz, kondycyjnie wytrzymał kręgosłup i w ogóle wiem, jak to u mnie w rodzinie bynajmniej jest dwóch wujków, którzy właśnie jeżdżą tirami. Teraz młody się, ten właśnie mechanik nasz, który zawsze mi tam w samochodach pomagał przez wiele lat praktycznie, no można tak powiedzieć, pracował jako mechanik, no i teraz ile, no może teraz będzie trzeci miesiąc, gdy poszedł właśnie na tiry, nie? I wiesz, pojechał tylko w jedną trasę z ojcem za granicę, chyba do Hiszpanii pojechali i później następny kurs już sam robił, wiesz, tak to ten do Hiszpanii to był przesiadkowy z ojcem, żeby się wprawił trochę w drogę i w ogóle, nie? A już następny dostał swojego tira, renóweczkę dostał i śmigał sobie, no praktycznie, że nie ma go całe tygodnie w domku, nie? Ile wyjedziecie? No, nie za szybko. O, chłopaki, tutaj mamy jakąś, co to jest, jakaś kopalnia cymentu po lewej stronie. Ty, może twój tata tam będzie zaraz wyjeżdżał z ładunkiem. Jakie tu hangary, kurwa, trzeba na skrzynki patrzeć. Adam, jak to w ogóle bokiem ciśnie. Ej, powiem wam, że zajebiście.
zajebiście nagrywać od rana, nie? Jak ja następne odcinki już wam zapowiadam, będziemy musieli wcześniej nagrywać, nie po nocach. Bo jednak ten czas, wiecie co teraz to tak rozkminiłem, że ten czas jest typowo realny chyba. I tylko po, że on bierze na przykład z Ameryki, czy nie wiem, jakby to tam, nie wiem skąd to jest ta gra, ale chyba tak, no z Ameryki, nie? To bierze on ten czas typowo z Ameryki i u nich tam jeszcze typowo teraz dopiero robi się wieczór. Także no na pewno nie, Kumblu. Nie? Nie ta strefa czasowa. No to ja nie wiem, bo mówię... Też ci mówię, na pewno u nich jest o wiele, wiele wcześniejsza pora. To zależy też. No bo jeżeli liczmy, myślę, że w tym momencie... Przecież, którą my mamy teraz na osi u nas? 22 prawie. Nie wiem, czasem wskazywam, no to oni gdzieś mają 16-17. No to nie wiem, no bo zobaczcie, graliśmy kilka razy, no to było późno, 23, gdzieś później nawet graliśmy, nie? Po 23. Ale tak nie, to nie jest czas realny w, no, w tej grze. No nie, ale tylko mówię, no, że... Jest, tak w ciągu dnia w ATS-ie i w ATS-ie jest po 2 dni, coś takiego. Aha, czyli akurat, no widocznie, ale no mówię, no tutaj typowo teraz przypuśćmy, jak my graliśmy o 23, zawsze graliśmy po 23, tak, no mówię o czas realny i nagrywaliśmy, to była noc, tam, a dzisiaj tam tak wcześniej druga, zaczęliśmy, druga, pierwsza w nocy, no, to może tak być, no tak, że będziemy, przypuśćmy, tam byśmy wchodzili o tej godzinie. Tak, myślę, że jakbyśmy zaczęli może w południe, no to może byśmy gdzieś mieli ranek, tak. No 21 mi się wydaje, że taka do nagrywania godzina jest optymalna, że i ty Adaś będziesz mniej więcej w takich godzinach, tak w weekend mówię, no bo ta gra to raczej jest tylko na weekendy do nagrywania. No bardziej będziemy chyba w tygodniu nagrywać na jakiegoś, nie wiem, Need for Speeda, coś w tym stylu, ale fajny teren się trafił, powiem wam, chłopaki. No, super trochę. Zajebiście to wygląda, w nocy już to fajnie tak nie wygląda. Już sobie, wiecie, za dużo terenu o, Adam nie widzimy, ani nic. Napierdala. I jak widzicie te, ani nam jest żadne tutaj łasiczki Adam do firmy nie dzwoni. Tak dzwonię, że kurwa, ja że tam jest podwójną ciągłą. Nie, wiecie co, nie potrafię jeździć na kierownicy szybko poza kabiną. Ja na padzie. Normalnie jak ja wyjdę poza kabinę, poza kabiną skręcić, jeździsz? Czyli no nie, tak, ja w kabinie. Wiesz, druga kamera, nie? To jak ja wejdę, to po prostu po całej drodze jeżdżę, nie? No jakoś nie, mam nadzieję, że i wam się tak podoba, jak gramy w środku, bo no dużo widać też i tak ogólnie, i kierownica fajnie współpracuje i wszystko. Obiecałem wam, że właśnie kolejny odcinek z Need for Speeda będzie z tej drugiej kamery, także dlatego też nagramy sobie to jakoś w tygodniu, mam nadzieję. I zobaczymy, jak wam się takie coś podoba. Jeżeli wam się spodoba taki Need for Speed, to i Amerykana też byśmy trafili. O, tu widzę dwa zakręty, uwaga, jakby tutaj ten komentator, co siedzi, lewy 90. Prawy 60. Prawy ostry przód i tam. Prawy ręczny hamulec, ręka w prawo. Dobra, ciśniemy sobie. Podejrzyj, które się mamy kilometrów. Znaczy mil, sorry. 513 kilometrów. 470. Powinniśmy w milach się panowie obsługiwać. To nie Polska, tylko Ameryka, nie? A to ja tam jadę po polskiemu. Mobilki, sprawdzam radio, jak mnie słychać. No jebiście. Było coś na V, to się mówiło, czy nie? Tak. A to dziwne. Dobra, my sobie zrzucimy na czwóreczkę, żeby tu ino pociągnąć pod górę. Ale proste, ale przeciągnę go jebanego. O właśnie. Ty, ale to pustka, nie? Spłoki wypluje jebany. Ty zobacz, ta, jakby tu mieli ze 2 hektary, by pszenicy posiał, nie? Ale to było zajebiste. O kurwa. Ale by fotę jedno, powiem. Patrzcie, tu jest jaka droga, kurwa. I powiem wam, że tu... Ja pierdykam. Ja nie mam pytań. Cisnąć 500. Ej, patrzcie na górę, jak fajne te łorełki se latają. Te takie, kurwa, sympy to są, to jak... Sympy. Jak padlina jakaś czy coś, to ino by tylko brać. Nie, dobrze, szaki właśnie nie szukałem sobie jakiegoś fajnego ładunku na dzisiaj, nie chciałem takiej naczepić. Cześć, że tutaj mam 120 FPS-ów L. No to ładnie, ej, moglibyśmy fotę cyknąć ogólnie, bo później nie ma czasu nigdy na to. To można zajechać. Ja szukam tutaj i szukam. Byśmy mogli, ej, nie staniecie. Niepany czas nie na ja je zajeżdżam. No to zajeżdżaj, tylko nie, stań może tak gdzieś na drodze, żeby nie było tego. Co? Fotę, ustaw się Adam za Tanasem, tu przed zakrętem jeszcze. To cykniemy fotę. Hamulec, dobra, hamulujta. Czekaj. A nie zjeżdżamy na ten. Dobra, to Adam weź wyprostuj ładnie na drodze. Wyprostowałem. Dobra. Czekajcie, ja tu sobie fotkę ludzie cyknę, bo później niestety wiecie jak to jest. Czy to jest jedna foto normalnie? Aj kurwa, za daleko. A ja ci powiem, Boluś, która jest godzina, by... Co to było? Las Vegas, tak? Tak. No, no. Aj, dalej nie sięgnę. Dalej nie sięgnę. Kurde. Muszę, wiecie co zrobić? Zjechać koło Adasia. Czekajcie. Takie, albo to koło mnie bardziej. Za na małe, front, za małe te. Ponad 10. Tak. Za małe zamieszanie, ale... No, teraz trochę się pomyliłem, ale w tym momencie jest u nich godzina 13 dopiero. A u nas 22. 8 godzin różnicy jest. Pomiędzy strefami naszymi czasowymi.
no może taka miniaturka będzie, zobaczymy. A na przykład w Tahiti w tym momencie jest 10, tak? A znowu w... Stój. A na dyrze w Rosji jest już 8 rano. O, dobra. Kwit. Czekaj, tylko zadasiem sobie jeszcze tu fotę, cyknę z bliska i dobra. Takie tam rozkminy. O, będzie miniaturka jak ta lala. Dobra, jedziemy panowie. Adaś, puścisz mnie teraz trochę do przodu ten? A ja, nie. Puszczam cię. Puszczaj się. Dobra, dzięki wielkie. Adaś, zaraz ci mrygnę. A, ręczny rzym zaciągnął przez piwa. O, dobra, podziękowanie. Spoko. Zobaczcie, jak szybko ciemno się zrobiło. Ty, widzieliście to? Przez moment od razu te, ta nas... Ja mówię, kurwa, błyska się, nie? A to te, Adam, ty za mną światłami pewnie, nie? Nie, to co to tak mówiłeś, że tak się przyciemniło pewnie, to nie? No. To ja wyłączyłem silnik. I mi elektryka siadła. I no tu zaraz też pierdachnie, ja wam mówię, panowie. Stówka, normalnie. Stówka aero, jakby ma za puste pewnie te. Ja to mam taki jak kontener, że komputery wiozę. Pewnie wiem. Wybiesiecie ten, do Afryki, co? Pusty kontener. Ja to tam te... Puste śledzie, opakowania po płatka śniadaniowi. Adam rzecz na Juma. Dodam, żeby ci na zakręcie się to za bardzo nie przechyliło tam. Wiem, to będzie obcierało po barierce kubica i co. Ja basen wiozę. Ogólnie to kurczę, dzisiaj Polacy grają, a to jeszcze zdążę jakiś odcinek taki w polskiej kuchni. No, 18 na pewno nas nie będzie. No, na pewno nas nie będzie. O kurwa, jakie zakręty. No, tutaj kurwa. I 150 zakręt. Nie, ja hamuluję cały czas. Kurwa, złapałem. Polek tak się przyhamował. Nie, ja wolę tak, wiesz, będą za nami wyzywać w komentarzach. I tak nierealnie, że pojechałem tam wcześniejsze zakręty, bo jak z, akurat kamerę sobie wiecie, poleciałem taką, tą drugą. Hamuluj to, bo 150. Ooo. Ja w 60 tam. Kurwa. Mamy zakręt. Prawo. O. A nas tam 100 na godzinę w zakręt. No bo napadli dlatego. Tam się nie pieprze, robię sobie... Ogólnie ciekawe jak się napadzie, ale... Jak mam kierownicę, wiadomo, będę korzystał z kierownicy. Nie ale... wiem, po co ty, nie bez... Nigdy mi się na pewno nie zamienił padł na kierownicę. Ciężko, no nie, no ja, ale mówię, jeżeli bym nie miał kierownicy... Ja spróbowałem na początku, no, ale co ty, to nie jest to ale samo. Ale droga kozak. Nie, naprawdę, fajna trasa nam się trafiła. I mówię, zaraz jak będziemy nagrywać, no ja bynajmniej będę zawsze tak starał się, żebyśmy jechali za dnia, no bo to wiadomo, zobaczcie. O, fajnie, bo mieliśmy najpierw. Bo już jest 20:30, więc. I no my mieliśmy pustynię teraz puszczę. Zaraz się nie tak bierze. Puszczę białowieską, będzie mijać. A mogę ci banany, uczyć? Kurwa, na drzewie. I na Afryka. Nie, Ameryka mam, tu jest. Mamy sobie ustawić, nie wiem, na ile sobie ustawiam. Orlen jest. Tempomat. Nie wiem, ja to cisnę normalnie cały czas, herę. Czekaj, 80. Ile ja mam paliwa? 30. O, do fulla, krzyku, ja mogę jechać. Nie musi ja być. Ja mam ćwiartkę, więc. O, ćwiartka na to trzech. To nie nic. Ale wiesz o tym, że peszki nie ma, więc spokojnie. O, to jedziemy dalej. Jadź cały czas. Pół zbiornika to mi starczy. O, ja to się realizuję. Wjeżdżamy do miasta. Pauzę, kiedy będziemy kręcić? BP mamy? Jo, BP. 13 minut odcinka, nie? Pozdrawiam 600 na rejonie. A jeszcze pół trasy, więc weźmy 25. Witam. Uwaga, wszystkie... uwaga, bo czerwone. Tutaj panie. Ej, w lewo teraz, nie? Tak, uwaga, bo czerwone her. Na bramki będziemy wjeżdżać. Ja pierdzielę ograniczenie do 30. Nie, do 60 normalnie. I no i obadę za jedynki ruszał. Dobra. Czemu masz czerwony ten? Mało co ci tak odbija, powiem ci. Ty, jak będzie już... co ma czerwone? Nie, czerwony kierunek tylni. A u mnie też widzę. Też będzie mało się odbija, żółty by był fajniejszy. Tak no, jak na boka. No, taki jak nasz jest pewnie, ale niestety nie ma. W Ameryce tam o jest zielone. Dobra, nie ma co, bo ja to lubię w tym widzieć. Prędkościomierz. Bo ogólnie... Bo u nich, wiesz, szkoda bezpieczników tracić, więc... Jo, Adam zajebał. Połączą to razem ze światłami mijania i hamulca i po robota, tak? W ogóle tak mi podkręciła parę, bo 1 września, tak jak większość z was szła do szkoły, ja jechałem na podkręcenie aparatu. On miał karę taką. Ja pierdzielę, dajcie spokój. Teraz mi tyle drutów nałożyła, że to jest jakaś porażka, nie? Naprawdę, że muszę mieć pozakładany wosk na ten... Czekaj, ja tak... A, na prawo. Uwaga, tutaj skręcam. Adaś, nie jesteś tu, żebym cię nie przycisnął za mocno. Nie bój się, kanapki ze mną. I tak mi podkręciła aparat, że po prostu myślę, że mi te zęby chyba wylecą, zanim mi się wyprostują. Czerwone. Także powiem wam, że jest porażka pod względem jedzenia, bo oprócz jogurtów i coś takiego mogę ugryźć, to nic innego nie jem jak na razie. Nie wiem, czy nie trzeba będzie blendera kupić i wszystko zmasakrować. Zmasakrować, super to.
Naprawdę, nie polecam. Adam, nie szczytownik. Myślałem, że te wyrwanie zębów w piątek to jest coś. Rozwaliłem. Jadź tam. Pół roku temu. Jadę. Że jeszcze to wyrwanie zębów to będzie coś. Wysyłem. Ale kurwa, to ten aparat to jest teraz masakra. Adam, ile ci zostało? Godzin czy kilometrów? Kilometrów. 275. Serio? Ja mam 318. No to ja na nie patrzę, bo mam razem z wami się kieruję przy 20 chyba 2 minutach wyłączam, bo... Znaczy nie, Amerykan to bardzo mało waży, nie? No jeszcze, bo teraz jeszcze jak teraz już się wieczór, masz trochę dnia, więc i tych kolorów było jednak. Będzie fajnie, bo teraz jeszcze jest taki półmrok, można tak powiedzieć. Taka inożarówka wchodzi. To fajnie to wygląda. Jeszcze światło tutaj świeca, fajnie. Mówię, fajnie to wygląda. Jeszcze tutaj nie jest tak ciemno, fajnie chmurki tam słońce sobie przypochowało po prawej stronie chłopoki. Po lewej stronie, jak widzi ta... Kontyner, tutaj mama budowę nową i no, galeria. Galeria tutaj powstaje. Nagrywali tego. Network Speed. Call of Duty. O kurde. To ładnie się tam Adam zabawiłeś. Adam dostarczał ten broń im na... Kawa, ty. Co? Kawa. O, coffee powinieneś powiedzieć. Myślałem, że Kawasaki. Ty, ja bym pauzę skręcił, jaką kawę bym ino pierdachnął, bo tu mi to się spać chce zaraz. A czemu mi nie mówicie, że tu barierka wystaje jak kubicy? Na wyścigach. To trzeba powoli, ja dwie ręce na kierunku. O, uwaga, tu nie wiem, czy nie ja kierowałem. Ja tam też. Ja tam lansi, nie mam lansi. Dawaj, więc... w stoku. Ty dawaj, żeby zdążyć ten ślub. Dawaj, żeby zdążyć, będziemy je pomarańczowe. Jest, tam kurde, to będzie najgorsze, bo przy czerwonym nie wiem, czy by to skomało. Wiecie, czego mi brakuje? Była taka jedna gra. Ja mam na pomarańczowym. O 18. Nie, to nie wiem, czy to było to. 18 Wheel of Steel. Ale nie wiem, czy to było tak, że podczas hamowania to tak fajny ten. Ale brakuje mi na przykład czegoś takiego, żeby w ATS-ie na przykład, gdy masz takie awaryjne hamowanie, że wiesz, hamujesz, to nie wiem, ten pis, taki opon, jak to wiesz, jak to ciężarówki hamują tak fajnie i w ogóle, żeby to jakiś. Jakoś to fajnie słychać, a tutaj ani nie ma tego, nie leci wszystko dym, nie można wymagać, ani nic, no wiem, no ale wiesz, tak, to jest taki duperel, który by mogli dopracować, mimo że ta gra jest już fajnie dopracowana, ale na pewno umiliłoby jakiś tam, wiecie, no przecież z takim towarem jak hamujesz, to... Żeby to jeszcze pchało bardziej, nie? I no to powinno to cię tutaj... Się Bolek znalazł na to nasio dupci. Ja mam trochę multi, ja to sobie wolę schamować na takich zakrętach, żeby wieta tam nie uderzyć na nas, jak go by przylagowało. Fakt, że nie laguje nas w tym ATS-ie, co bardzo mnie to cieszy, bo w ETS-ie, bo ja cały czas mylę, chyba mówię, zamiast ATS to ETS, zamiast właśnie... Nie wiem, gdzie wy pojechaliście, no ale pozdrawiam. W lewo. Do góry i w lewo. A czemu żeś ty pojechał tam? Bo ja tu mam drogę. Aha, no dobra, trudno. To my lecimy z Tanasem tutaj. Lepiej po takich bocznych jechać. To tutaj poczekaj, ja lepiej bocznymi, ta żeby kurwa nas na tonarze nie przyłapali. Tak, kurwa, dziwne. Dziwne, czemu ja mam tutaj zjazd. Bo Adaś ma tam 50 ton niby. Na tonarz pewnie. Jo. Kurwa, no, kurwa, przejazd graniczny jedziesz. Patrzymy, człowieku, tam podjechali do niego, jak w tym w Network Speedzie przejęli ciężarówkę. Adam imigrantów pewnie. Adam musi wyładować ten przed Los Angeles tam to ten, na Yumę ich zawozi. Jo. Dlatego ja mam tak krótko, bo ale na tym, zobaczcie, ale na tą całą żeśmy się jednak zabrali. Ale fajny klimat. Ty Tana skręcasz prawo tu? O, no bo kurwa, przez prosto nie pojadę raczej. A nie, dobra, sorry, bo jak jeszcze nie widziałem mapy całej, to mówię tak, ja pierdzielę. Kurwa, jaka wąska droga, o ja pierdolę. Wy tam potem zjechaliście prosto i skręcacie w prawo? Jaka fajna. Tu będzie taka przez las, polna, o kurwa. No, to będzie polna droga, ja znam to, jechałem tu kiedyś, co? Wy tam potem w prawo skręciliście? Tam, no. do góry i w lewo. A w lewo, nie w prawo. No później na końcu teraz w prawo skręciliśmy. Ty, ale zajebista. Jechałem już raz w ATS-ie tą no, drogą. Kurwa, nie miniemy się przecież, o ja pierdolę. O kurwa. Przecież tu nikt nie będzie jechał raczej, mam nadzieję. Ja. Nie wiem, czy my się tam nie skutkamy, nie wiem. Jedzie kurwa gościu. Ty jedzie, koleś, na prawo. Poczekaj, powoli ty. Ja pierdolę. Kurwa, jak się tu minąć, ty. A zajebiście zrobione. Rowem, kurwa, ja pierdolę, rowem zapierdolałem. Nie no, kozak drogi, ja pierdolę, przez las taka. Szerokości kumplu. Szkoda, że mnie tą drogą pasuje. Szkoda, zobaczysz ten odcinek, no, ale zajebista sprawa. A jakie skały, ty. Ja już raz jechałem właśnie, fajnie, bo tylko, że no tutaj nie polecisz za szybko, bo by cię wyniosą w tych zakrętach i to byś przypieprzył w nie jedną skałę. Jakiś inny, nie? Ale no, nie jechaj nigdy tam jeszcze przez takie coś? Nie, to ja nie jechałem, fajnie to wygląda dosyć. Bo najczęściej to jest właśnie prowadzi albo przez las, albo ja jechałem przez taki kanion jakby. Cały czas mieć skałę po lewej i po prawej. Ja stanę na hamburgerze przed Oakland. Hamburgerze. Kurwa, ty tylko wejdź sobie bez misa. Tego hamburbera twojego. Hamburbera? Spanie, herre. Ty tu ino Janusz mieszkał. Tylko tam nie wpadnij po prawo, nie? Bo kurwa, jak pierdolniesz to już.
widziałem. Uj, nie to zajazd był, można było chyba sobie pauzę skręcić, nie? Bubea można było zajechać. Unosz to tylko frytki, bo tu takie fajne. Fajne zakręty, ja pierdolę ty. A, bo wy tu jest ta w tych takich zawijasach. Taki, ta. Ty ja pierdziele, rozwaliłeś mnie z tym, że ja mówię, że nikt tu nie będzie jechał. Bo San Francisco jest tutaj, a że ja mam do centrum, aby ty, tam Bolek, pewnie... jakbyśmy tutaj na tym zakręcie mijali, to ja powodzenia życzę, nie? No nie, nie, tu trzeba byłoby wiedzieć. Czy wasza firma nazywa się HMS? Nie wiem, ja nie, H&M. Teraz nie zobaczę, bo napadnie przecież. Dobra, dawaj tu kurwa 110. Ty, bo Żeromba, tęk mnie przed. Inotero będzie ten, Thanos jak Adam w poprzednim odcinku. Patrz to. Wpadnie, wpadnie. Nie, ja to wolę tak. 110 jadę, człowieku. Nie, ja to wolę powoli. O kurwa, to takie zaraz. Ja mam mniejszą ciężarówkę ogólnie, bo ja chciałem teraz troszeczkę mniejszą i mam strasznie duży ładunek, jak po co. O kurwa. O kurwa, jaki zakręt. Ja pierdolę. Jak tu ciężko się zmieścić. I no o, widzę, a ty my już wjeżdżamy na główną teraz. Beka w sumie taki objazd. Zajebisty. Można mnie poprowadziło bardziej do przodu. Ja no. Ej, wiecie co, ja się bałem, że tu ten zakręt to jest ten po lewej, co miałem się zmieścić, ale tak. Ty, Beka. Dobra, wyjeżdżamy. Jo, ja tak na fullu przez bramki. I się wyjebał. I dobrze, że wjechałem w te otwarte. No ale ja jadę nową autostradą, panowie. A my przez las. No szacunek. Dobra, mamy ile? No Wisienki, mościg, autostrada. I 100 km zostało. Będziemy ile? 100? No 100. To akurat myślę, że nie ma sensu, żebyśmy dojeżdżali, bo i tak każdy co ma to później. Woda? Ocean, kurwa. To akurat jeszcze dojedziemy do tego oceanu. Ty, ocean. Co i jak i wtedy będziemy wiedzieli, jak to będzie wyglądało. Będziemy kończyć ten odcinek, bo myślę, że 22 minuty to spokojnie wystarczy. Kurwa, jaka woda, ja pierdolę. Czy ja zastopuję, pojedę się kurwa wykąpać tam może. Spoczony kurwa, to w tym lesie byłem taki, że ja pierdolę. Myślałem, że jakiś dzik wyjebie. Aha. Dobra, to ja już patrzę co tu... A to ty, to na Mielno my jedziemy. A tu na Hel chyba, 800 wiesz? Kilometrów. O, Hel, Mielno tutaj, takie... 800 km już na Gdańsk. Nie, ej, fajne ogólnie, ty, takie otwory, fajne fale, nie, fale przybrzeżne, gdzieś to? Fajnie to wygląda. Nie, no kurwa, zobaczcie, ten, jak, zobaczcie jak ja jeżdżę, ten, nie potrafię jeździć normalnie w tym. Tam mgła taka, chyba z wody. A nie, to horror taki nagrywali. Boże. Wzgórza mają oczy, ty. Ty, tu zajazd jest kurwa normalnie. Dobra, także kochani, ja wam dziękuję serdecznie za uwagę, na uwagę chciałem powiedzieć. Na uwadze będziemy mieli to, że Thanos kolejny odcinek wrzuci do siebie już za TS-a. Także co? Dziś w programie uwaga. Bijajcie do chłopaków. Przejeżdżamy sobie przez tunel La Manche. Na razie trzymajcie się. Nie do Hel? Cicho. Na razie trzymajcie się. Cicho odcinek, przepraszam. Na razie.